już 8. edycja w Gniewie, a łącznie 23. festiwalu gospel odbywa się na zamku w tym roku od dnia 15 sierpnia. Łatwo zapamiętać, bo to święto i weekend, więc zapraszamy na ten weekend w celu posłuchania bardzo optymistycznej, radosnej, pogodnej muzyki. Specjalizujemy się w muzyce gospel, więc zacznę od wykonawców gospelowych. To będzie przede wszystkim Amerykanie, John Tillery, łącznie ze swoim chórem. Z gospelowych jeszcze wykonawców jest JBBO. Ponadto specjalny program poświęcony Aretzie Franklin w pierwszą rocznicę jej śmierci. Będzie to program amerykańsko-polski z orkiestrą symfoniczną, bardzo ciekawy. Mamy też w programie zespół Lumen, zespół La Palotina, Anię Dąbrowską i Annę Marię Riopek. Kolejną edycją festiwalu zajmujemy się w momencie, kiedy jeszcze jeden festiwal trwa, czyli na przykład w tym roku, kiedy będzie trwał festiwal, już myślimy o następnym, już myślimy o programie, bo trzeba bukować artystów. Nie można czekać na ostatnią chwilę z zabukowaniem artysty, bo wtedy po prostu się go już nie dostanie. Najtrudniejszym jest zdobycie środków finansowych, pozyskanie sponsorów. Zawsze to gdzieś tam jest to wpychanie kamienia ciężkiego na górę, ale no z Bożą pomocą się daje. Konstruowanie programu festiwalu, zapraszanie młodzieży na warsztaty. Można powiedzieć, jest to taka całoroczna praca. Nie to, że dziennie 8 godzin siedzimy przez cały rok przy biurku. Trzeba to sobie rozłożyć, mierzyć siły na zamiary. Wstęp wolny, więc zapraszamy wszystkich, młodzież, dzieci, dorosłych, wszystkich tych, którzy chcą się radować, którzy chcą się cieszyć. Zapraszamy na koncerty festiwalowe, które będą w dniach 16, 17, 18 sierpnia. Wśród tych takich największych gwiazd gospelowych wystąpi zespół John Tillery and Living Sacrifice z Waszyngtonu, ze Stanów Zjednoczonych. Wśród gwiazd towarzyszących, wśród gwiazd polskiej sceny muzycznej będzie można zobaczyć i usłyszeć Anię Dąbrowską i Annę Marię Jopek, a także kilka innych mniejszych, ale równie ciekawych koncertów z nurtu muzyki chrześcijańskiej, z nurtu muzyki gospel. Wspieraj portal Kociewie Online przez patronite.pl.